Witajcie, cześć, Mateusz z tej strony, witam was w kolejnym odcinku Nieporadnika, gdzie gramy sobie w Parkitekta. Czym jest Parkitekt, zapytacie? Jest to gra, która jest obecnie dostępna w tak zwanym wczesnym dostępie, czyli Early Access. Jest ona w tej chwili w wersji Alpha 3A. Trochę rzeczy już można tu robić, dlatego stwierdziłem, że wam już pokażę tą grę. Jest bardzo sympatyczna, muszę powiedzieć, bo jakby wzbudza wspomnienia z dawnych czasów, kiedy graliśmy w Rollcastera jedynkę, potem w dwójkę. Potem się pojawiła trójka, która niestety nie dorasta do pięt poprzednim częścią. A tu jest takie wrażenie, że no troszeczkę nawiązujemy do tych starych czasów, chociaż gramy w 3D. Bez zbędnego gadania budujemy park rozrywki i zaczniemy właśnie to robić. Na razie w Alfie mamy dostępną tylko taką wersję, powiedziałbym, sandboxową, gdzie mamy po prostu bardzo duży teren, jak widać, do zabudowy. Ograniczone fundusze tylko niestety. Możemy sobie trochę poobracać. Można też oczywiście kamerą w miarę swobodnie sobie obracać, ale te widoki są w miarę ok. I zacznijmy coś budować. Zaplanujmy sobie może jakąś tutaj ścieżynkę taką dłuższą. Ja bym chciał mieć tutaj gdzieś punkt informacyjny. Informacja, jak wiecie albo nie wiecie, to się dowiadujecie. Może dookoła jakby na wszystkich ścieżek się przypiąć. I tą informację od razu postawimy. Gra jest też w wersji angielskiej w tej chwili, tylko i wyłącznie. Tu nie muszę niczego otwierać, to jest o tyle fajne. Musimy na pewno jednego haulera zatrudnić, jeden mechanik się przyda, jeden strażnik niech będzie, jeden janitor. Oni to wszyscy teraz sobie będą grzecznie do parku wchodzić. To jest na przykład jakiś Lord Gonczar. Gonciarz? Nie. Tu jest mój strażnik, tu jest chyba mój sweeper. Nie, to jest mechanik, przepraszam. To jest janitor, czyli sprzątacz. Dobra, na razie nic się w tym parku nie dzieje. Oni płacą dolara i właściwie nie mają żadnych atrakcji, więc wypadałoby coś postawić. Atrakcje dzielimy na takie zwykłe, klasyczne. Na rollcastery oczywiście, których parę już tu jest. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. 14, całkiem ok. I na monoraila, tudzież zwykłego raila. Możemy oczywiście też stawiać różne graficzne rzeczy. Postawmy jakąś atrakcję na dzień dobry, żeby coś tu się działo. Ja bym postawił, mam taką ochotę, taką wizję mam, żeby postawić tutaj dwa młyny. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. I tu bym chciał drugi młyn postawić od razu. Dobra, i teraz jedno, co jest ciekawe, te wyjścia automatycznie się obrócą do ścieżki. Coś, czego w rollcasterze zwykłym nie było, nie? Także to w sumie fajne. I teraz tu musimy poprowadzić jeszcze kolejkę. Zróbmy ją w ten sposób. Tak symetrycznie na razie, dobra. Otwieramy atrakcję numer 1. Otwieramy atrakcję numer 2. Mamy pierwszych gości, którzy tutaj mogą korzystać z symbolów. Mogę się bawić jeszcze w malowanie oczywiście tego, gdzieś tutaj, jakbym bardzo chciał, ale na razie tego nie będę robił, na razie to wizualnie nie musi ładnie wyglądać. Ja też nie mam tu jeszcze takiej wprawy w całej tej grze. Ja bym chciał, żeby to było... Żeby to było za jakimiś drzewkami, więc postaram się coś z tym fantem zrobić. Te drzewka? Czy te kwadratowe? Mieści się tu? Trzeba idealnie wpasować. No dalej. To jest mankament drobny, że te okienka tak się układają, że są na środku, centralnie. Ja chcę tu postawić, tu jest miejsce na to. Wiem, że jest. O. Dziękuję bardzo. Udało się. Dwa drzewka sobie postawiłem, dobra. Czy ja zatrudniłem haulera jednego? Jest, dobrze, to dobrze. Teraz dookoła tego infokiosku bym chciał postawić parę sklepów. Kupmy burgery na przykład. Będzie burgerownia. Będzie coś do picia może.
Dobra, ciepłe napoje będą z drugiej strony. Tu jak widzicie brakuje teraz zasobów i to będzie ten hauler cały przynosił właśnie. Bo to jest jego rola tutaj. Jeszcze był soft drinks, o. Dobra. I jeszcze wstawimy... Do ciepłych napoi pasują precelki? Myślę, że pasują precelki, dobra. A tu sobie teraz zbudujemy przyszłościowo już kolejne ścieżki. Żeby się to ładnie rozchodziło. Okej, na razie się trochę nudzą nasi ludzie. Ja bym jeszcze postawił troszeczkę może ławek, których mamy tu parę rodzajów. Mamy też kosze na śmieci. Poustawiajmy może czarne te kosze. Ustawmy sobie tutaj parę koszy. Dobra. I ustawmy kosze właściwie przy wyjściu z tej strefy jedzenia. Myślę, że to jest dobry pomysł. To piątkę tylko kosztuje, więc nie jest drogie. I ławeczki, słuchajcie. Ławeczki weźmiemy sobie takie. To są metalowe, czy drewniane. Drewniane weźmy. Fajnie się to tak trzęsie wszystko. Tu sobie można usiąść, czemuż by nie. Pod tym budynkiem wejścia. Na razie mam tylko 16 gości, jeszcze się dużo nie dzieje, mam mało atrakcji, nie? Więc może zaczniemy teraz budować atrakcje dalej. Dobra. Postawmy jakiegoś... Karuzelę? Jakąś karuzelę, tak klasycznie? Czy może symulator? Symulator jest dosyć atrakcyjną atrakcją. Masło maślane. Niekoniecznie, ale wiadomo o co chodzi. Tylko teraz myślę tak, bo tu postawimy te ławeczki, za chwilę je zniszczę w związku z tym. Najpewniej. Wejście będzie tu. Tu będzie wyjście. I ustawiamy tutaj... O, przepraszam, kolejeczkę. I teraz czy zakręci, czy pójdzie... to jest to głupie niestety. Że on lubi zakręcać. Takimi rzeczami. Dobra. Mamy symulator. No, tu nic nie zmieniamy na razie. Po prostu go otwieramy. A tu bym zbudował rollercoastera pierwszego, jakiegoś małego takiego. Alpine Coaster jest dosyć ryzykowny. To jest wolne, to są wolne rzeczy. Giga Coaster to jest kosztowna rzecz. Mini Coaster jest taki dosyć spokojny. On niestety nie może za wysoko wchodzić. Wood Coastera będziemy też budować, on jest zarąbisty. Ale zbudujemy na razie zwykłego, małego takiego rollercoasterka. Jedno co, jeszcze w Alfie nie opanowali tego. Nie można budować w tył. Pokażę wam zaraz, co mi chodzi. Jak tu postawię sobie to, mogę cofnąć i drugie cofnięcie powoduje, że nadal będę budował do przodu. To nadal zajmuje 4, ten zakręt. To jest bez zmian, ale na razie budujemy stację. To, co mi się za to podoba, to to, że cały czas jest ta kolejeczka tutaj wizualizowana. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, niech będzie. I dzięki temu widać, co budujemy. Czy to nie jest fajne? Jeszcze kawałek możemy. A i to jest już za wysoko, nie? Niestety. Już trzeba tak zrobić. Dobra, tam się nie wyrobię, więc muszę postawić tak. I sobie teraz zjeżdża. To jest taka bardzo, bardzo spokojna atrakcja. Ogólnie też dosyć irytujące jest to, że nie wiem, czy zwróciliście uwagę, że tutaj te jednostki idą co 1/8 w tej chwili. To się pomniejsza, ale to jest 3,5/8, 3,7/8. Więc idzie o pół przez ten zakręt, który tu miałem jeden, niefortunnie. A, przepraszam, bo ja tu cały czas mam... cały czas mam włączony łańcuchy, a ja już nie chcę łańcuchów. Dobra. Idziemy sobie w dół. O, coś mi tu dzwoni, ale to jest moja poczta głosowa, więc ją zignoruję. Można wjeżdżać pod ziemię i się automatycznie ta ziemia robi. I właśnie dostałem jeszcze jakiegoś maila. Cudownie, wszyscy o mnie myślą. A zróbmy w ten sposób. I jeszcze tak wykrzywmy kawałek, albo nie, nie będziemy wykrzywiać, bo widzę, że to wchodzi pod ziemię. Okej, to może zróbmy tak. Tak.
Tu też tego będa się trochę inaczej robi, bo go się robi ręcznie. Można powiedzieć. Tutaj ustawiając te parametry, które są. Wszyscy mnie ścigają, o co tu chodzi w ogóle. Widzicie, ten rokaser tam sobie w miarę powolutku jeździ. Nie, pod ziemię nie chcemy wjeżdżać. Zrobimy tak, znowu z tym bendem. On tu powinien być w stanie przelecieć. Nawet powinien móc podlecieć na jedną drugą, nie. Jeden musi być różnicy, zdaje się, więc tu nawet tak nie przejadę, no. Czyli musiałbym odbić w drugą stronę. W tą stronę nie mogę. W tą mogę, tylko że obawiam się, że tam nie podjadę. A, w ogóle tu nie zmieszczę się. Mi się park kończy. I mamy kłopot. Houston, we have a problem. Okej. O, są heliksy, nawet nie wiedziałem. To może tu obejdziemy trochę inaczej. Down czy up? Ładnie. Może to mi tu przeszkadza już. No. To budowanie nie jest tak intuicyjne, bo jest 3D. Nie, jest intuicyjne, jest bardzo intuicyjne, tylko ja po prostu nie wiem, jak go mam tu prowadzić dalej. Dobra, może zrobimy tego S-benda najzwyczajniej w świecie. Nie wiem, czy go można... O, można go wykrzywiać też. O, śmiesznie. Pod tym względem jest to śmieszne, że tu można tak wszystko to wykrzywiać. Dobra, myślę, że będziemy chcieli zjeżdżać powoli do bazy. Ja jestem na 4 i 1 czwarta. Muszę jednak zrobić jeden zakręt jeszcze. Będzie kłopotliwe. Tak naprawdę. To jest na wysokości 4? A nie wygląda. Cztery i trzy czwarte. Chcielibyśmy zjechać z tych wysokości. Okej, okay, tu jest ścieżynka, to nie mogę, ale tu już mogę. Przejedzie wszędzie? No, ze spokojem. Bardzo ładny rollcaster póki co wyszedł. Tylko teraz jak tu zjechać do 3? Mam problem z tym. 3 1/4 jest wszędzie. A ja chcę do 3 zjechać. Skoro mi się w ogóle zaczęły robić te przecinki? Tu mi się zaczęły robić te przecinki, ale czemu? O, to jest 3 1/2. Okej, okay, udało się. O to nam chodziło. No i tu teraz będę musiał niestety troszeczkę poniszczyć te... Tak jestem w stanie zrobić? Nie, to już przeszkadza, czyli muszę zrobić tu. Tu niestety muszę usunąć tę kolejkę. Tu. I oj, oj. Tak jest, to jest dobrze. To usuwamy. I tu powinno się to zmieścić i dojechać do stacji. Dobra, no taki mały rollcasterek, które tam trzeba było pousuwać tych kolejek, ale to zaraz naprawimy. O. Drzewko mi się usunęło, no nie. Zobaczmy, jak ten rollcaster tu wygląda. Ale wygląda nieźle, myślę. Wejście. Wyjście, tam się zmieści coś?
przejeżdża, myślę, ładnie. Bardzo ładnie przejeżdża. Bardzo ładnie przejeżdża. Możemy wysłać go na próbną jazdę. Dwie kolejeczki, elegancko. Tu ustawimy taką kolejkę klasyczną, bym powiedział, czyli wszystko dookoła. O, prawie mi się kasuje, to jest dosyć ryzykowne, bo czasami można usunąć coś, co zbudowaliśmy przed chwilą. A ja straciłem drzewko, muszę zaraz to drzewko postawić. Mi to nie podoba się bardzo. Dobra, myślę, że to mogę tworzyć. To sobie poradzi świetnie już. A ja chcę moje drzewko odbudować. Moje kwadratowe drzewko. Gdzie ono jest? Tu gdzieś powinno się je dać postawić. O właśnie! To jest problem, że nie ma jeszcze snapa dla tych takich. Można je postawić w dowolnym miejscu tak naprawdę. Więc trzeba mocno celować. O. Okej. To będzie park kwadratowych drzewek. Może być, symulator widzę, że jest oblegany. Tu się kończą często i gęsto zasoby. A zobaczmy, jak tam statystyki. Medium, low, low. Myślę, że bardzo ładne oceny. Jak na ten. Tu jeszcze jest taka statystyka na temat wydatków. Tu, ponieważ stawiam nowe rajdy, czyli nowe atrakcje, no to te wydatki trochę się zbierają. To jest na razie taki rollercoaster bez jakiegoś efektu. Nie bawię się za bardzo w tworzenie terenu, bo tak naprawdę mnie na to nie stać. Czemu ten jest taki spódny? Oj, oj. Nasz hauler się nie wyrabia. Teraz zatrudnię jeszcze innego. Niech od razu będzie tam. Widzicie, że oni dosyć wolno chodzą, nie? Niestety. Tu jest kolejka do symulatora i bardzo dobrze. Moje drzewka się sprawdzają. Ja może toaletę postawił? Wiecie, no... Trochę głupio bez toalety, nie? Może toaletę postawiłem przy rollercoasterze, bo... Jest szansa, że będą chcieli... siku po rollercoasterze, albo coś innego zrobić. Gdzie by to postawić? Jakąś atrakcję to postawił z drugiej strony? Albo postawmy, wiem co postawimy. Postawimy monoraila. I go tu będziemy wyprowadzać stąd. Czy on ma małe zakręty, czy on ma duże zakręty? On ma duże zakręty. Niestety. Czyli potrzebuje dużo miejsca. Dobra. Bo myślę, jak go potem stąd wyprowadzić. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Czyli muszę go tu stawiać tak naprawdę. I tu. Dobra. Tum, tum, tum. 4, 5, 6, 7, 8. Powinno wystarczyć. Podjedziemy sobie raz, dwa, trzy. Tak, żeby być na czwórce. Jedziemy sobie tym monorailem. Na drugi koniec parku, tak naprawdę. No, raz, dwa, trzy, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Raz. Od tego liczyłem, czy od. 6. 9, 12, czyli liczyłem z tym. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, czyli dotąd chcemy doprowadzić, bo chcę zrobić, żeby był symetryczny. A okej, czyli tu będzie teraz stacja na tej wysokości. Okej, tak, tu. Tu będzie stacja poprowadzona, więc tu musiałbym teraz powoli schodzić w dół. Ale zejdę w dół, o, jeszcze tak. Raz, dwa, trzy. Ja może zamknę tą pocztę, bo ona już drugi raz mi coś tu przyszło. I drugi raz był jakiś dźwięk w tle. Dobra, dzięki. To stawiamy tu. A tu zrobimy zjazd. Oj, za dużo? Za dużo. Tak. Perfekcyjnie. I tu jest stacja robocza. Kawałek dalej niż tam, ale nie szkodzi. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Sześć? Siedem, osiem. Dobra, osiem. Też widzicie, że jak się najeżdża, to pokazuje wysokość, nie? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Siedem, osiem. Dobra. I teraz ten musi przejechać pod tym. I tu będzie miał...
Tak, żeby jeździły obok siebie. W sumie to bez różnicy, no ale okej. Bo tu teraz może być coś takiego. Za chwileczkę. Za chwileczkę. Może by to teraz zwęzić jeszcze. Tak. Tak, i tu jest zjazd. Dobra. Hop, hop. Hop, hop. Dziękuję bardzo. Udało się. Wejście, wyjście. To mi się trochę nie udało akurat. Ale to nie szkodzi. Zrobimy tu wejście, a tu wyjście. Tak naprawdę tu to wyjście. Wejście zrobimy też trochę bliżej. A ono tu jest raz, dwa, trzy. Coś takiego. Bardzo dobrze. Będą dwie kolejki, mam nadzieję. To jest gdzieś tu, ukryte. Dwie kolejki po cztery wagoniki, bardzo dobrze. Jazda próbna, zaczynają w dwóch różnych stacjach, by default. Więc widzicie, że to fajnie dosyć działa. I... ruszają? Nie ruszają? Czemu nie ruszają? To jest dobre pytanie. Ruszają! Hurra, dobra. Mogę to otworzyć. I sobie jadą i się tu wymijają perfekcyjnie. A jeszcze jedno, co możemy zrobić, słuchajcie, zanim ten, to możemy zrobić synchronizację stacji. To jest dosyć śmieszne. Nie wiem, czy do końca działa, ale stacja pierwsza ma się synchronizować ze stacją drugą, a stacja druga ma się synchronizować ze stacją pierwszą. Dziękuję bardzo. Czyli ma ruszać tylko wtedy, kiedy tamta stacja wyruszy. To daje całkiem potężne możliwości, jak ktoś na przykład ma jakąś atrakcję, która jedna ma pętlę taką, wiecie, pionową, a druga przejeżdża przez tą pętlę, żeby czasowo się to zgrało na przykład. To można to właśnie w ten sposób skontrolować. Mam wrażenie, że niedługo zbankrutuje. Tak patrząc po... finansach. Mam za małe przychody. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Dobra, to może być pięć. Duże wydatki mam tak naprawdę. No ten monorail mnie tu dużo kosztował. Zdecydowanie. Bo 6000 straciłem na monorailu, nie? Samym. Możemy przyspieszyć trochę czas też, żeby ci ludzie szybciej trochę tu się zaczęli zbierać. Być może dzięki temu łatwiej nam będzie coś tu podziałać. Otwórzmy sobie parę ławeczek jeszcze, żeby było przyjemnie. O, weźmy, dobra, na razie stawiajmy. Co dwa, nie będzie. Tak klasycznie jak w Rollercoasterze zawsze robiłem tak naprawdę. O, tu się nie postawiło. No, stawiaj ławeczkę. Znaczy tu zaraz tak. Zaraz możemy zacząć, co sobie ludzie myślą o naszym parku. To będzie ciekawe. Ups. No, stawiaj tu ławeczkę. Dobra. Tam na razie idą sobie w siną dal. Nieźle, ustawiają się do tego monoraila, więc spoko. A, zobaczmy, jakie mamy przemyślenia. A, toalety nie ma, bo je w końcu nie ustawiłem. Good job me. A, no staff rooms i this park is boring. Okej, okay, to zacznijmy od toalety, bo to jednak ważne. To jest jednak ważne. Postawmy tą toaletę. No niech będzie tutaj. Ja za toaletę, słuchajcie, 10 centów będę kosił. Chcesz się wysikać, musisz zapłacić, sorry. I drugą toaletę jeszcze chciałem postawić. Przy monorailu będą toalety. Myślę, że to jest okej. Dobra, i chcieli mieć jeszcze stawrum. To jest Park Utilities, to jest takie pomieszczenie, w którym goście mogą po prostu zostawić swoje rzeczy. Tak ja to rozumiem przynajmniej. Tu go ustawimy tak brzydko? Niech będzie. Trochę brzydko, ale jest. Stoi. Nie można na niego nawet kliknąć, nie? Więc tak... spoko. Tak dziwnie bym powiedział. Dobra, ostatni miesiąc nie był taki zły, bo tylko 114 na minusie. Więc teraz już myślę, że będziemy powolutku odzyskiwać kasę. Mamy całkiem fajne atrakcje. Brakuje nam oczywiście najważniejszej atrakcji, czyli karuzeli. Karuzeli nie ma w moim parku. Jak to się stało?
Tu też trochę śmiesznie działają systemy kolejkowania się ludzi i gości parku, dlatego że oni potrafią wyjść z kolejki, jeśli kolejka jest za długa. Coś, czego w oryginalnym Rollercoasterze nie było, a co jest w sumie dosyć fajne. Dlatego nie stawiam długich tych dojść do atrakcji. Może jakąś muzykę będzie mieć? O, tak cichutko jest. Bo po prostu ci ludzie będą się rozmyślać. Nie będą wchodzić w ogóle do moich atrakcji, a tego bym nie chciał. A moje drzewko poproszę kwadratowe. Ustawiamy dalej. Weszło. Skoczyło. Utrudniłem życie, nie? Że chcę stawiać te duże drzewka przy... Tam nie postawię, ale tu postawię na przykład. Tu mogę postawić też jedno. Tak naprawdę to, że można budować poza kratką jest fajne, bo powoduje, że możemy ciekawsze projekty tworzyć. Zdecydowanie. Monorail Simulator się cieszy bardzo dużą popularnością. Muszę zauważyć. Może by wypadało to wykorzystać w jakiś nieco sposób. Tu bym chciał jeszcze coś wstawić, tak pasuje mi tak miejsce na to. Gdzieś tu drzewko. O, weszło. Dobra. Taki parkczyk sobie tu się buduje, nie? Jak klikniemy sobie na taką panią, to ona zresztą tu mamy jej myśli. I mamy też wszystkie miejsca, które odwiedziła. Czyli weszła do parku, poszła tu wpierw. Przepraszam, poszła tu, potem opuściła ten symulator, potem poszła na monoraila. I obeszła teraz tu, no i jest teraz na karuzelu, nie? I poszła po soft drinka. Więc można śledzić też gości, to jest dosyć ciekawe, bym powiedział. Ten na przykład idzie teraz do toalety. Spoko. Nie wiem, na ile są to aktualne dane, bo trochę tam nie pasowała mi pozycja tej osoby, ale... Aha, nie, bo to jest to, co zrobili. Okej, czyli nie to, gdzie są aktualnie, tylko to, co zrobili. Całą historię po prostu mamy. Ja jestem na plusie! 3,30 na plusie, słuchajcie, mój park ma szansę się utrzymać. Coś małego bym potrzebował. Coś, co bym mógł tu wstawić. Ferrizuela już mam za wiele razy. No symulator jest mały, ale już mam jeden symulator, ja bym chciał coś nowego. To jest wszystko za duże. Mógłbym oczywiście to ustawiać na wysokości, nie? Ale to się trochę mija z celem. Ustawmy sobie... Tu bym coś ustawił. To coś z tych dużych. Haunted House, to jest taki drugi klasyczny. Wow, to jest dosyć duże. Bym powiedział. I tego tu nie wstawię, bo się nie zmieści. O lol. Chyba, że bym tamtą kolejkę przestawił. Wtedy to wstawię. Tu obrócimy, odbudujmy tą kolejeczkę szybciutko. Bo się ludzie troszkę niecierpliwią. Mamy dom strachów, który nie ma jeszcze wyjścia. Wejście będzie miał tu. Wyjście będzie miał tu, tak żeby się tam nie skolidowało z ławeczkami, które posiadam. I otwieramy dom strachów. Proszę uprzejmie. I monorail ma nową dodatkową atrakcję. W ogóle jakby ktoś nie zauważył, to ja przyspieszyłem czas gry. Bo tak wtedy jest trochę łatwiej budować. I tak tu się aż tyle nie dzieje, żeby mieć problemy z tego powodu. Co to robi? What? Z rozmiar tego grzyba chyba. O wow. Tego nie widziałem, nie? Jeszcze kolor oczywiście można ustawić. Wszystkiego można kolor zmienić. To jest w sumie fajne. Bo jest znacznie większa po prostu możliwość no, kustomizacji, tak? I dopasowywania tego wyglądu parku do swojego widzimisię. Okej. Jakie myśli? Pagmab jest bardzo istotny. Dobra, co? Jakieś napoje jeszcze byśmy tu postawiali? Bubble Team, no już mam. O, baloniki, słuchajcie, baloniki są zarąbiste. Czemu ja jeszcze baloników nie mam?
To jest genialne, jak ludzie chodzą z balonikami. Po drugiej stronie postawię, albo może z tej samej strony umbrellas. Jakby zaczęło padać, bo... też nie chciałbym, żeby ktoś miał problemy z tego powodu. Dalej, dostarczy mi tu baloniki i będzie zarąbiście. Pracownik przyszedł. I za chwilę przyjdzie... któryś z haulerów przyniesie te... baloniki. Ciekawe, że parasolki szybciej się dostarczyły niż ten, no ale spoko. Jest! Baloniki! Niech zacznę je kupować, będzie bosko. No mój park na razie widzicie, że tu dopiero mały kawałek tego terenu zajął. Jak się odchodzi, to się zaczyna muzyczka z gry, a jak jest zbliżenie, to jest taka inna muzyczka. I to, co jest fajne, co mi się podoba, co będziecie się śmiać, ale dany klient może mieć więcej niż jeden balonik. Jak ma taką wizję, to sobie może kupić tyle baloników, ile chce. Ja już widziałem ludzi z... O, to się cały czas zmienia też. Wow. Który latał z 3 balonikami, nie? Why not? Okej, zaczynają się robić jakieś kolejki, jest fajnie. Są stawrumy, już mi nie mów, że nie ma. To jest już nieaktualny. Dobra. Postawmy tu jakąś atrakcję drobną. Ale tu już ustaliliśmy, że tu nie ma miejsca. Tam mam tylko miejsce tak naprawdę na Double Ferrizuela. I to będzie mega brzydkie. Nie chcę tam stawiać Double Ferrizuela. Ale mogę wstawić... O, nie mogę tego wstawić. Wstawmy sobie Launch Dropa. Już będzie taki skryty. Tu będzie wejście, tu będzie wyjście. I to, co jest śmieszne, że w Rockcasterze oryginalnym trzeba to było na wyczucie budować i kontrolować wysokość tej wieży. A tu wystarczy sobie to przeciągnąć. Niech do 20 dochodzi. Wysoka wieża, czemuż by nie. O, i automatycznie jest wyliczony ten? Nie. To są outdated values. Dobra, ustawiamy ścieżynkę. To co śmieszne, to wyjście może też kierować do... Muszę to posuwać, dobra. Może kierować też do tej kolejki. Taki śmieszny niuansik. Musiałem wpierw zrobić test runa. Zobaczyć, jak to wygląda. Tak jest dopasowane, żeby działało. Spoko. To mi to pasuje. I zbudujmy jeszcze parę ławeczek tutaj. Tych blogowych. Na razie jakoś nie ma problemów ani ze śmieciami, z niczym nie ma za bardzo problemu, nie? Dobra. Ten człowiek ma 2 balony. Daj się kliknąć. No nie da się kliknąć. Zaczęło padać. Zróbmy pauzę. Ktoś tu jeszcze ma 2 balony? Parasolki mają! O, odleciał mu balonik. Szkoda. Dobra, ustawię jeszcze trochę tych ławeczek. O nie, te ławeczki, przepraszam. Bądźmy konsekwentni w naszym parku. Okej, karuzela się popsuła. Zdarza się, nawet najlepszym karuzelom. I wynik na plusie mamy. Bardzo dobrze, zaczyna się robić pięknie. Te kosze na śmieci ustawimy. Bo być może jest ich mało. Chociaż śmieci za bardzo nie widzę, nie? Też nie ma obowiązku stawiania tego z dwóch stron. W oryginalnym Rockcasterze trzeba było tak robić, bo tak się by default stawiało po prostu to. A ten człowiek ma i parasolkę, i balonik, nie? Śmiesznie. Okej. Okay. Nie zrobił za wiele w tym parku, nie? Bym powiedział.
Ogólnie są zadowoleni klienci. Tu mamy taką statystykę, 76%. No, trochę mało experiences. Zrobili clean park, no i bardzo dobrze. To podstawa. Ciekawe, czy by zapłacili więcej za wejście. Zróbmy tutaj $5 i zaczynamy. Ogólnie bardzo ciężko zebrać tych ludzi, przyznam się szczerze. Nie ma jeszcze kampanii reklamowej, to jest alfa. Tu jeszcze dużo rzeczy nie ma, które gdzieś tam w oryginalnym rockasterze były, ale myślę, że one zostaną dodane. Dodać może warto, że zespół jest właściwie bardzo mały, bo jest jeden programista, jeden muzyk i jedna osoba od grafiki, jakoś tak. Że sami widzicie, że jest tam bardzo mały zespół, który robi tą grę. A gra jest sympatyczna, już w tej chwili można sobie budować fajne rzeczy. A na przykład można sobie zbudować wing coaster czy wooden coaster. Zbudujemy klasycznego wooden coastera, co? Tu mam takie pole, które może będzie odpowiednie do tego. A tak, czemu mają zakręty, bo ja tego nie wiem nigdy. Ma małe zakręty. Bardzo dobrze. To go tak tu ustawimy i zaczniemy budować tak. Nie można tylko najwyższej strony robić z łańcuchem, ale można to robić z łańcuchem, więc to wykorzystamy teraz. Zaczynają się robić tutaj. Można też zakręty robić, bo czemuż by nie? Kto mi zabroni? A, tylko łańcuch mi się. A, jak się robi zakręt, to się łańcuch kończy. Szkoda. W sensie, że się wyłączył i teraz tu muszę znowu zrobić łańcuch. To taka sztuczka jeszcze z rockastera, można powiedzieć. I to już tu nie podjedzie, więc była symulacja tego. Ale jak będzie dłuższy wagonik, to podjedzie, więc spoko. Dobra, ja bym chciał tu skończyć na jakiejś wysokości sensownej. Na 11 może być. I robimy od razu stromizny. Zobaczcie, że jak mi tu szybko kasa zeszła, nie? No, oj, przepraszam. Tak. Dobra. Mam nadzieję, że uda mi się go sfinalizować, bo głupio by było nie zbudować rockastera z powodu braku kasy. Zróbmy tak, zróbmy tak, zróbmy tego benda. Dziwnie to wygląda, nie? To jest cały czas przekrzywione. O, Holender. Nie no, to się pożygają ludzie. Tak nie może być. To trzeba zresetować. I zrobić może łagodniejszy ten spadek. A, tu już zdaje się... Tak jest, tak mi się wydawało, że tu nie mogę pojechać. Chyba, żebym wyżej skończył, ale nie chcę kończyć wyżej, nie. Dobra, zjedźmy w takim razie może tak. Poplączmy się tam gdzieś. O, to będzie dobre. I tu możemy zrobić... A, nie możemy zrobić, bo to niestety powoduje... A, dobra. Jeszcze nie mam takiego wyczucia w budowaniu ładnych rzeczy. Przyznam się szczerze. Przechylenie powoduje, że od razu ten element zaczyna też jakby być inaczej ułożony, nie? Jest też dosyć kłopotliwe. Ja bym chciał zbudować do tyłu stację. Niestety nie można budować do tyłu. Smuteczek. A co to robi? Nie wiem, co to robi. Anyways, próbujemy tu
wybrnąć jakoś z tego zakamarka, bo to jest dosyć gęsto, bym powiedział. Co stoi? This field is occupied, ale przez co? Okej, przez to. No to trzeba będzie wyżej trochę podjechać. Aha, no i też nie mogę tego zrobić, nie mogę z one slope up przejść na jedna druga slope up, albo jedna druga slope up. Co jest dosyć słabe, uważam. Trochę luźniej. Wow. To będzie dopiero labirynt. Nie, dobra, robimy wycofanie. Wow. Ja już się pogubiłem w tym rollercoasterze, przyznam się szczerze. Dobra, myślę, że go możemy chyba sprowadzić już do końca, powoli. Trochę za wysoki ten podjazd jest na początku. On nic nie daje. Tu. Dobra. Wejście zrobimy tu. Wyjście zrobimy tu. To na pewno. I zobaczcie, już przejechał, nie? I tu teraz będzie jakiś szał ciał. O matko! Jesus Christ! Jeszcze można takie wizualizacje zrobić, tego wam nie pokazywałem. GeForce'y. Airtime, czyli ile jest w tym, i prędkość. Zasadniczo prędkość to ma zabójczą, bym powiedział. Ja nie wiem, czy to jest dobre. Jest to trochę ryzykowne, bym powiedział. Zastanawiam się, czy coś jeszcze tu możemy zrobić ciekawego. Chyba nie, chyba wystarczy. Dobra, niech zostanie tak jak jest. Teraz jeszcze muszę jakoś tu wyprowadzić kolejkę. Tu nie może być. Okej, to tu może być. Dobra, udało się zmieścić. Szalony dosyć rollercoaster. Naprawdę szalony. Ja bym na coś takiego nie wsiadł, nie? Maksymalna prędkość, gdzieś to tu było. 72 km na godzinę. Całkiem sporo, bym powiedział. Całkiem sporo. Ale już się znaleźli chętni, nie? Na to szaleństwo. Zobaczcie, jak to zapiernicza po prostu. Też nie wiem, czy to nie wina, no, bo animacje idą też szybciej po prostu, jak się to przyspiesza. Tak normalnie jedzie. Tu jest jakiś... Co to jest z tym kątem? O matko. Masakra. Jeszcze trzeba wyczucia do budowania takich rzeczy, nie? Żeby to wszystko ładnie pyknęło. Co myślisz sobie o parku? Że nie ma staw roomów i że nie ma exitu. Ale jest staw room i są exity. Dorzucę jeszcze jeden staw room tutaj. A cię, bo może... bo on gdzieś ma... A, tu ma wejście. No dobra, dobrze był ustawiony. A może ten jest źle ustawiony? Nie, no tu ma drzwi, nie? Tam gdzie drzwi, tam jest wejście, no właśnie. No to dobrze jest ustawiony. To nie rozumiem tego. Dlaczego tam nie mogą wejść? No ale okej. I tak sobie luźno mija atmosfera w moim parku. Dwa rollercoastery mam. Mam jakieś tutaj atrakcje dodatkowe. Parę drzewek poustawianych. Mam nadzieję, że wam się podobała moja przygoda krótka z budowaniem tego parku. Jak pojawi się kolejna aktualizacja, w której będzie coś nowego się działo, to jeszcze wrócę do tej gry bardzo chętnie, dlatego że bardzo mocno trzymam kciuki za to, żeby ta gra fajnie po prostu się rozwinęła. Tu jest naprawdę masakra z tym zakrętem, który wymyśliłem. Naprawdę masakra. Fajnie te kolejeczki sobie zjeżdżają. Widzicie, jak to równo teraz wjechało tutaj na tę stację? O to chodziło. I tak samo tutaj te młyny są symetrycznie, żeby działało. Takie ogólnie to są wolne atrakcje. Nie ma żadnej atrakcji jeszcze z pętlą. Ale to może w następnym odcinku, słuchajcie. Dajcie łapki w górę, napiszcie w komentarzach, co sądzicie na temat gry, czy wam się podoba, czy mieliście okazję zagrać. Niestety, no nie jest bezpłatna gra, jest jak najbardziej płatna, w związku z tym gdzieś tam trzeba... wyłożyć z portfela jakąś kasę, 17 chyba euro, coś takiego.
Ja ją kupiłem dlatego, że po prostu stwierdziłem, że będę w nią grał. Bo ona po prostu przypomina mi stare dobre czasy rollercoasterów. Jeszcze się dużo nie bawiłem terenem tutaj, dlatego że martwię się zawsze o utrzymanie parku na tym etapie początkowym i czekam, aż będzie kampania, tak jak w rollercoasterze, i wtedy będę na pewno z przyjemnością to grał. Na razie jest to alfa, zobaczymy jak kolejne aktualizacje, co tam się będzie pojawiało. Ciekawe, jak będzie jakaś duża zmiana, to na pewno chętnie wam ją pokażę. Tyle z mojej strony, zostawcie łapki w górę, oczywiście subskrybujcie mój kanał i do usłyszenia jak zwykle w kolejnym odcinku Nieporadnika. Na razie!